Znajdujemy się właśnie przed ciągnikiem John Deere 7R. To jest premiera na targach AgroShow. Ten ciągnik w porównaniu do wcześniejszej generacji przeszedł kilka ciekawych zmian. Tak, tak naprawdę można powiedzieć, że kilka elementów już tutaj znamy, czyli takie elementy jak Easy Ballast, który też promujemy, czyli obciążnik pod ciągnikiem. Ale nowością na pewno są zmiany w układzie kierowniczym, czy generalnie można powiedzieć w przedniej osi, dlatego że mamy tutaj do czynienia z większymi siłownikami układu kierowniczego. No i to, do czego pewnie tutaj dążymy, to właśnie nowy reaktywny układ kierowniczy. Reaktywny układ kierowniczy, czyli tak naprawdę mówimy o jeszcze lepszym przystosowaniu tego ciągnika do prac transportowych. To jest coś, co możemy zero-jedynkowo włączyć lub wyłączyć na wyświetlaczu ciągnika, co jakby imituje jazdę ciągnika tak jak samochodem osobowym, czyli wymaga jakby mniej od operatora, żeby jechać na wprost, ponieważ ta kierownica samoczynnie, bez korekt, że tak powiem, będzie zostawała na środku. Ale to, co też ważne, po zjeździe ze skrzyżowania, po zjeździe z ronda, ta kierownica samoczynnie jakby chce wrócić do tej środkowej pozycji, tak jak mamy to do czynienia z takim klasycznym samochodem osobowym. I tutaj prócz tych zmian, o których jakby wspomniałeś, one będą dostępne od w sumie roku modelowego 23,5 my to tak nazywamy, czyli ciągniki, które teraz przyjeżdżają, to były właśnie już 23,5, ale oczywiście na rok modelowy 2024 też ten reaktywny układ kierowniczy jest dostępny, więc jak najbardziej coraz więcej tych ciągników u nas w Polsce się pojawi, ale oczywiście na nowy rok modelowy 2024, no to też bardzo ważna zmiana, czyli do wszystkich ciągników, czy to 7, 8, 9, w zasadzie serii 6 również, to też nowe wyświetlacze z serii G5 w standardowym wyposażeniu dla tych ciągników. Firma John Deere też w ramach promocji tego nowego układu, reaktywnego układu kierowniczego ma dla użytkowników konkurs. Tak, dokładnie 7R Driver Challenge, czyli mówimy tutaj o konkursie, który już teraz jest aktywny. Można wysłać swoje zgłoszenie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej, załączyć tam film z odpowiedzią na pytanie konkursowe i następnie wygrany, który już zostanie wyłoniony do końca tego roku, będzie zaproszony na specjalny event wiosną w Niemczech, w Lipsku, na centrum testowym Porsche, gdzie będzie miał zarówno możliwość pojeździć samochodami Porsche na centrum testowym, jak i w kolejnym dniu przetestować właśnie serię 7R nowej generacji.